Firma doradcza KPMG oraz Instytut Badawczy PMR przeprowadziły badanie firm farmaceutycznych działających w Polsce. Głównym celem badania było ustalenie, czy i w jaki sposób producenci i dystrybutorzy leków radzą sobie ze spowolnieniem gospodarczym oraz jakie są perspektywy rozwoju branży. Wyniki naszych prac pokazały, że skutki obecnego kryzysu są mniej dotkliwe dla sektora farmaceutycznego niż dla wielu innych gałęzi gospodarki. W 2008 roku rynek farmaceutyczny w Polsce osiągnął wartość ponad 24 miliardów złotych. Oznacza to wzrost o blisko 12% w stosunku do roku 2007. Pod względem wielkości sprzedaży polski sektor farmaceutyczny zajmuje 6. miejsce w Unii Europejskiej. Spowolnienie gospodarcze nie wpłynęło istotnie na nastroje w branży. Ponad 60% badanych firm dobrze lub bardzo dobrze ocenia obecną sytuację na rynku. Blisko 1/3 badanych firm wskazuje na nowe leki jako czynnik, który w największym stopniu pobudza rozwój firmy i całego sektora. Inne ważne powody sprzyjające rozwojowi to ogólny wzrost zamożności społeczeństwa w Polsce oraz dostęp do refundacji. Jako czynniki hamujące rozwój rynku, ankietowani podają ograniczenia w zakresie reklamy i promocji leków oraz brak przejrzystej polityki refundacyjnej.